Ja bym bardzo chciał, żebyśmy grali takie mecze przed taką publicznością, jaką grają chłopaki podczas meczu piłki nożnej. Jest z nami Bartosz Bednosz po złotym medalu Mistrzostw Europy. Czy doszło już do ciebie, tak samo jak do reszty drużyny, to czego dokonaliście, bo pewnie po przylocie na lotnisko dopiero naprawdę doświadczyliście tego, jak bardzo Polska czekała na wasz triumf? Tak, ogromnie cieszymy się z tego sukcesu. Zdajemy sobie sprawę, że jest to duża rzecz, którą dokonaliśmy wszyscy razem i to niesamowicie cieszy, a moment, w którym wylądowaliśmy i mogliśmy zobaczyć, ile tak naprawdę ludzi przybyło na lotnisko i jakie ogromne wsparcie, bo to, że je mieliśmy, to wiedzieliśmy, ale jak się to widzi na własne oczy, to jest coś pięknego, to są chwile, które zostają w pamięci na bardzo długo i my tak naprawdę po to gramy, żeby móc cieszyć się wspólnie z kibicami z tych sukcesów i medali, które zdobywamy razem. A jak z twojej perspektywy był to trudny turniej? Czy był jakiś taki jeden najtrudniejszy moment, czy od początku do końca szło to według założonego scenariusza, bo też ta faza grupowa była taka trochę na rozgrzewkę? Tak, ja myślę, że od początku kontrolowaliśmy te mistrzostwa. Ja, jak się mnie wszyscy pytali, to ja znam tą grupę od wewnątrz. Ja wiem, jak to wygląda, wiem, jak ciężko pracujemy, wiem, jaki poziom prezentujemy na treningu i mamy tak mocny zespół złożony z najlepszych zawodników na świecie na każdej pozycji i to powoduje, że bez względu na to, czy gra jeden, czy drugi zawodnik, to zawsze jest ta jakość na boisku i to jest najważniejsze. Ale pewnie dla ciebie było to trochę trudniejsze niż dla reszty, bo jednak z tej piątki przyjmujących otrzymałeś najmniej szans, zwłaszcza w tej części już kluczowej, ćwierćfinał, półfinał, finał. Pewnie chciałoby się, żeby trochę dłużej na parkiecie spędzić czasu. Pewnie, że tak. No każdy gdzieś tam ma głód gry i każdy sobie zdaje z tego sprawę, że też musi jak gdyby uszanować decyzję trenera, ale każdy z nas jest na takim poziomie, że spokojnie mógłby grać, więc tutaj no głód jest, ale jak gdyby to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby drużyna wygrywała, bez względu na to, kto gra na boisku, bo z sukcesu cieszymy się wszyscy i to jest jak gdyby zwieńczenie tego całego okresu ciężkiego, w którym to my trenujemy. Wychodzimy na chwilę przed kamery i staramy się zaprezentować jak najlepiej, a później wspólnie cieszyć się z sukcesu. Najważniejszy jest ten złoty medal, który widzimy na twojej szyi. No jednak wywalczyłeś go i też się przyczyniłeś, no bo co by nie mówić, też ważna jest ta konkurencja na treningu. Trener doskonale wie, że jeżeli któremuś nie będzie szło zawodnikowi, może wyjść drugi, bo przecież sam o tym mówił Nikola Grbić, że właśnie najtrudniejsze w sumie w reprezentacji Polski jest to, że zawodnicy, którzy są liderami w klubie, tak samo jak ty, muszą nagle dostosować się do tego, że mogą być tylko zmiennikami. Na przykład Kamil Semeniuk wszedł w finale na jedną akcję, zdobył punkt i świętował, jakby wygrywał właśnie Ligę Mistrzów po raz kolejny. Tak, no tak jak wspomniałem, każda rola jest tutaj ważna. Na treningach wzajemnie się wspieramy, ale też trzymamy naprawdę bardzo wysoki poziom, mamy niesamowitą jakość tej reprezentacji, niesamowity potencjał i powinniśmy się tylko i wyłącznie z tego cieszyć. A przed wami jeszcze jeden bardzo ważny turniej, gdzie pewnie znowu będzie bardzo potrzebna rotacja i tam prawdopodobnie otrzymasz swoją szansę. Jak nastawienie teraz, bo pewnie jeszcze myślami jesteś trochę przy złotym medalu, a nie przy tym, co za 2 tygodnie w Chinach. Ja jestem osobą, która żyje jak gdyby z dnia na dzień i cieszę się tym, co jest teraz. Mam jeszcze kwalifikacje, natomiast no jestem jak najbardziej optymistycznie tego nastawiony. Tak jak wspomniałem, mamy jakość, mamy bardzo dużo argumentów do tego, żeby te kwalifikacje wygrać, więc najważniejsze, żeby tylko było zdrowie, bo z tym to różnie bywało, ale mam nadzieję, że dotrwamy do końca wszyscy cali i zdrowi. To ostatnie pytanie, czy po wylądowaniu w Warszawie odczułeś, że to jest jeszcze większa radość niż zazwyczaj po waszych sukcesach, bo tak się złożyło, że akurat wasz triumf w Mistrzostwach Europy przyszedł w czasie, kiedy piłkarze nie do końca przynoszą szczęście kibicom i naprawdę da się odczuć to, że kibice wręcz oczekiwali i potrzebowali tego sukcesu. Na szczęście udało się wam go dostarczyć. Tak, kibice zawsze oczekują najwyższych, że tak powiem, medali, tych takich najlepszych. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. No, jeżdżą za nami naprawdę niektórzy bardzo, bardzo daleko, wspierają nas. Niektórzy przed telewizorami. My to wsparcie zawsze czujemy i to jest piękne. To jest właśnie piękne w tym sporcie, że mamy niesamowitą atmosferę na meczach, bo jak gramy mecze w Polsce, no to każdy widzi, jak to wygląda i to jest coś pięknego. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy grali takie mecze przed taką publicznością, jaką grają chłopaki podczas meczu piłki nożnej.
No niestety jak gdyby jest to dosyć ciężkie. Raz udało się zagrać mecz na Stadionie Narodowym. Natomiast najważniejsze jest to, że kibice mają powód do dumy, mają powód do radości i cieszę się, że im to zapewniliśmy.